Witajcie. Czy wiecie, że jest coś takiego jak Dzień Harcerki? Jeśli nie, to posłuchajcie. Dzień Polskiej Harcerki, czy też Światowy Dzień Harcerki, bo jest to to samo święto, zaraz wytłumaczę dlaczego. Jest to święto harcerek obchodzone w każdą pierwszą niedzielę października. Dzień ten wskazały instruktorki i harcerki, które przeżyły szczęśliwie II wojnę światową i okupację, jako dzień pamięci i modlitwy za te, które odeszły na wieczną wartę. Ostatnia naczelniczka organizacji harcerek ZHP sprzed przejęcia i rozwiązania związku przez władze komunistyczne, harcmistrzyni Zofia Florczak, zainicjowała ufundowanie tablicy upamiętniającej harcerki poległe, zaginione, zamordowane i zmarłe w czasie wojny i okupacji. Tablicę tę umieszczono w 1960 roku w kościele świętego Marcina w Warszawie na Starówce. Poświęcił ją kapelan szeregów i Armii Krajowej ksiądz Jan Zieja. I od czasu tej uroczystości w każdą pierwszą niedzielę października obchodzony jest Dzień Polskiej Harcerki i odbywa się zwykle msza święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących harcerek. Gromadzą się tam harcerki też z całej Polski. Natomiast główna kwatera harcerek Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w Londynie w 1988 roku ogłosiła ten dzień Światowym Dniem Harcerki. I jeśli oglądają mnie jakieś harcerki, które były w Warszawie w czasie Dnia Polskiej Harcerki na uroczystości, to proszę, napiszcie komentarz, jak to wyglądało, jakie wy macie skojarzenia, doświadczenia. Przyznam się, jeszcze nie miałam okazji być na takiej uroczystości. Może mi się uda. I do zobaczenia wkrótce. Cześć.